to ciągnij. Albo śmieci. Nie masz, masz rybę. Serio? Puściła. Puściło mi się. Kurka wodna. No bo ja czułem, widziałem jak drgania były na tym. No, jak mi przykro. Ale czułaś jak ten? Drga... No, nie widziałeś jak miałam wędkę wygiętą? Tak siedząc sobie spokojnie, wpatrując się w ten spławik, co ty sobie myślisz w ogóle? Cisza, spokój. Czekam, aż się coś zahaczy tam. Nie mogę odżałować tej ryby. No chyba widzisz. Takie uroki wędkowania, to tak jak z poszukiwaniem. Czasami wyciągnieć coś złotego, a czasami coś metalowego. A tu czasami ryba, albo czasami nie. Mówisz, skarbie, że ja siedzę i się wpatruję, a ty? Ja też się siedzę i wpatruję. Jestem przy tobie, jest cisza, spokój, jestem szczęśliwy. A te brania będą brały rybki, to będą mnie, to trudno. Ja tam bym wolała, żeby dzisiaj coś wzięło. Jak nic nie będzie brało i nic ci nie weźmie, no to ja cię wezmę. Oczywiście na barana, kochanie. Ebaju! Z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Ebaju! A teraz podczas naszej podróży niezbyt przyjemna czynność. Tankowanie auta do pełna. Cena na dzisiaj 7,67 za litr diesla. Ale pocieszające jest to, że jest aplikacja Witaj Orlenu, gdzie mamy, jak to się nazywa, rabaty, wakacje 30 groszy. No, trzeba się cieszyć. Na 50 litrach 15 ziko się zyskuje. Gratuluję. Zatankuj za stówę. Tak, jak Flintstone 10 litrów na stówę pali, także wiesz. Daleko byśmy nie dojechali, a trasa do Grunwaldu daleka. I tak sobie te cyferki lecą i lecą i lecą. A nam z portfela ubywa, ubywa i ubywa. A co, do pełna wiesz, tankujesz? Że te tankowanie robię do pełna i to ma nam starczyć na całe wakacje? Ha, ha, ha. Dojechaliśmy do Grunwaldu. Oczywiście policja kieruje ruchem, bo tutaj będzie problem, żeby gdziekolwiek zaparkować. Ogromny korek przed nami, a cierpliwości jest nie za dużo, nie za dużo. Pójść na co roku do samego. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Ewelinki, to pierwszy raz, to znaczy pierwszy raz w Grunwaldzie. Zobaczymy, jakie twoje będą wrażenia po inscenizacji bitwy grunwaldzkiej. Pogoda nie za bardzo dopisuje, ale humory są i to jest najważniejsze. To są scenki poza kulisami. Nie możemy się dobić na pierwszy plan do oglądania inscenizacji. No to musimy sobie jakoś radzić. Ania siedzi na baranie. Ebaju! Z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Ebaju! Powierzchowne rany. Ebaju! Z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Ebaju! Ale jaka ona jest zafascynowana tą bitwą. Dzięki Bogu. Ania, to naprawdę? Naprawdę? Odwróć się, zobacz ile ludzi przybyło na... O kurczę. Ale jak płaci. Hania, jak ci się podoba? Byś mi nie zginęła tylko w tym tłumie. Trzymaj mnie za rączkę. Hania, co kupujemy? Miecz. Co? Ty powiedz. Co kupujemy? Miecz. Miecz? Ten. I będziesz nim walczyć? Będziesz nim walczyć? Zrobimy sobie pamiątkę z Grunwaldu pod pomnikiem grunwaldzkim, żeby się uwieczniła też w naszym filmiku. Pozdrawiamy was wszystkich z Grunwaldu.
taki oto koreczek nas czeka. Znowu musimy się uzbroić w cierpliwość, ale widzę, że to tutaj mądrze będzie jeździł. No nie wiem, za chwilę się okaże. Jak policja nas będzie gonić, to znaczy, że nie wolno tędy jeździć. Podpadniesz, to cię radiowozem wywiozą stąd. Jak zwykle ja przy łopacie. Słuchaj, jak się weźmiemy, to szybciej tych robaków nakopiemy. To nie są do zabawy robaczki, tylko do łowienia rybek. Wrzucaj ich w te nasze etui. Kurde, zapomnieliśmy wziąć słoika na robaki, a mat nie udało nam się kupić. Sklep już zamknięty. Będą robaki, będą ryby. Nie ma robaków, nie ma ryb. No zobaczymy, zobaczymy. O, jest. Gdzieś tu przemknął. Jak na poszukiwaniach. Jo, tym razem poszukujemy robaków. Co ci się robi? Prześlizgam cię pomiędzy paznokciami, spadnie mi. Oj. Wkładaj go do pojemnika. O, widzisz? Tak wygląda miejsce naszych połowów. Ewelinka, pomachaj naszym widzom. Powiedz coś. 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 To też dużo. A co ty odwaliłaś? Kazałeś mi rozkładać wędkę. No ale nie ściągać kołowrotek. No dobra, załóż to z powrotem. Blondie ty blondie. Najpierw trzeba przygotować zanętę, żeby można było podkarmić rybki. Nakarmimy je za cały tydzień. Zobacz. Piękna zanęta. A zobacz, jak ładnie pachnie. Czym ci to pachnie? Wygląda jak kupa, ale pachnie ładnie. Jak kupa? No jak kupa. Ryby lubią takie kupy pachnące. Tak. I tak. Teraz będą brały. Przygotowanie wędeczki dla mnie. Lepiej niech to Krzysiu robi. Zobacz, robaczek się wije. Zobacz, jak tego robaczka się zakłada na haczyk. Puć. Pyk. Pyk. I pyk. I zobaczymy, co będzie brało. W oczekiwaniu na pierwsze brania. Tym razem na pewno się uda. Za chwilę się okaże. No bardziej błasku. Co? 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 Zobacz, co mam. No widzę, ryba twoja pierwsza. Ale i zaciągnięcie w krzakach. Zaciągnięcie było takie, że... Zobaczcie, moja pierwsza w życiu. Opuść ją trochę, bo nikt ci nie uwierzy, nie widać. Przyciągnij ją tutaj. Poczekaj. Ta, wędka mi do tego idzie. Nie, no to opuść. Zobacz, pokaż. Ale zobacz, ta ryba się zahaczyła się, a nie, ładnie się zahaczyła, myślałem, że bokiem i tak dalej, nie? Zobacz, twoja pierwsza ryba. Popuść tam żyłkę. Jakie twoje wrażenia z połowu pierwszej twojej ryby w życiu? Bardzo to podniecające. Tak jak ja? Nie, ty bardziej. A teraz musisz mi powiedzieć, jak ja mam to odczepić. No zobacz, trzeba jej haczyk ściągnąć tej rybie. Jak ona się rusza. No rusza się, no bo to jest ryba. Szybko ją odepnij i ją wypuszczamy do wody. No to już musisz ty zrobić, bo ja tego nie odepnę. No dobra. Złowiłam, to już jest sukces, a resztę wyjdzie w trakcie. Nie, no musisz się też uczyć tego. No jak mi zabraknie, to co zrobisz? Dobra, ratuj ją. Odczepiamy i twoja pierwsza rybka co? Buziak i do wody. Jakby była żaba, to bym dała buziaka. Rybce też. To ty możesz dawać. Nie, nie dam, nie. Masz, daj buziaka. Nie, nie, daj buziak. Ja ją mogę zjeść. Nawet mi nie podtykaj. Wypuszczamy pierwszą Ewelinę rybkę do wody. Za chwilę ją z powrotem złowię. Nasz piękny, romantyczny wypad na ryby popsuł zaskroniec. Pojawił się na naszym stanowisku i to był dramat dla Eweliny.
A zobaczcie, tutaj jest, odpływa. Odpływa sobie. A narobił na mnie złego szaszoru. Co ci się stało? Ja wystrzeliłaś jak z procy. Ja tam nie wracam, nawet nie ma takiej. Ale on już popłynął. Nie, ja... Wydasz mi kluczyki od samochodu, jak pojadę do domu. Ale chodź, no chodź. Nie, koniec już, nie. Na poszukiwaniach nie znaleźliśmy ani jednego zaskrońca. Przyszliśmy sobie tu posiedzieć. Był. I to jeszcze gdzie? Pod ławką. O! Nie, ja tam nie idę już. Przykro mi. Chodź, chodź. Możesz, kochanie, zostać. Ja idę do domu. Siedział sobie tutaj pod tą deseczką, którą chciałem sobie unieść, aby nagrać piękne ujęcie. No i pięknie się wszystko zakończyło na dzisiaj. Do lasu na poszukiwania i tak się nie boję, dopóki nie zobaczę, a tutaj... O nie, nawet mi się nie chce o tym mówić, to było straszne. No nie udało się tego w pełni nagrać, ale twoja mina bezcenna. No, natomiast ja się też wystraszyłem, bo się nie spodziewałem, że pod tą deską będzie siedział taki bydlak. No dobrze, jest tak gorąco, a ja cały czas mam gdzieś o skórkę. Chodźmy stąd. Nie, naprawdę, ja nie dojdę do siebie już przez parę dni, nie wiem, czy pójdziemy na te ryby. Teraz możecie się śmiać ze mnie, ale ja naprawdę walczę z tym wszystkim, żeby wchodzić sobie na poszukiwania do lasu albo na rybki. No i dzisiaj będę musiała odpocząć przez parę dni. Mam nadzieję, że żartujesz. Nie, kochanie, naprawdę. No ja wierzę ci, że się boisz, bo ciągle mi o tym mówisz, natomiast... No ja mam taką fobię na te zaskrońce, na te żmije, że to jest porażka jakaś. Ale i tak jesteś dzielna, bo wchodzisz do lasu. No, dopóki nie zobaczę. Chodź szybko, to nie zdążysz tego zauważyć. To przepełznie moment. Zapomniałam. Miałam się pochwalić wam moimi nowymi erotycznymi gumaczkami. Będę chodziła, kochanie, w twoich. Ale wiesz co, no to tym bardziej ta dzisiejsza sytuacja pokazuje, że jednak ta łódka musi być wtedy... No to już będzie bezpieczniej dla mnie. Właśnie, będzie bezpieczniej, nie? Kochanie, co robisz? Filmik składam. A ja mam coś pysznego dla ciebie. To znaczy? Kolacyjkę! A. Nie filmuj mnie teraz, bo jestem rozwalony jak kobyłka Piłsudskiego. Ci źle to będzie wyglądało. Przestań, dobrze wyglądasz. Parówki z serem. Uwielbiam to. Jeszcze do tego pomidory. Dzisiaj były w promo pomidorki. A pomożesz mi zebrać ten keczup i majonez? Pindorki dla mnie. Dla ciebie? Ania to raczej nie będzie chciała. Też mega. Dzięki ci bardzo. Smacznego. Dziękuję. Ale widzę, że też ci apetyt dopisuje. Głodna jestem. Smacznego. Smacznego. Uwielbiam te pomidorki z tym, z cebulką, trochę pieprzu ziołowego. A ja uwielbiam ciebie. A ja ciebie. Wykąpałam się. Teraz będę w piżamkę do łóżka, a rano biciulko. A kto ci umył włosy? Sama sobie umyłam. Z płynu umyłam. Jakiego płynu? Swojego, niebieskiego. To jest są różowe i granatowe. A kolor z włosków ci się nie zmył? Nie. Tak licho umyłam. Licho umyłaś? No bo miałam kwiaty w głowie. Ja zaraz sprawdzę, jak licho umyłaś. Dobranoc, kolanoc. Karoluk pod poduchy. Jak będą pani śnić, jak będą... Panią gryźć. Jak będą panią gryźć, to proszę do mnie przyjść. Karoluk pod poduchy! Ty mi, kochanie, wczoraj zrobiłaś kolację, a ja ci dzisiaj z rana kawkę. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Ale gorąca. Gorąca, gorąca. Skarbie? Słucham. A może w końcu byś założył kask? Ma leżeć ciągle i się kurzyć? W sumie masz rację, bo jak orła wywinę, zawsze mam rację. To coś się może stać.
Jak ty nie chcesz dzisiaj chodzić z wykrywaczem, to ja biorę swoje nowe wodery. Zestaw z dużym sitem, no i swojego żołudka. Może się uda mi pochodzić, jak nie będzie za dużo plażowiczów w wodzie. Dawno nie chodziłem, zobaczymy, czy coś wyjdzie. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left jeden, over... 1, 2, 3, 4, 5! Plażowe grillowanie. Ty to nawet się męskimi klimatami zajmujesz. Fakt, ja chrustu nazbierałem. A ja będę rozpalać. Bo pomogę ci. Badaj, tam trochę brzozy nazbierałem, bo brzoza niby się lepiej pali. Dobra. Ja będę dmuchał. Dobrze, trzymam cię za słowo. Ale oczywiście grilla. To zawsze musisz coś chlapnąć. No co, mówię jak jest. Podmuchaj, kochanie, trochę. To nie ty miałeś dmuchać? Jak powiedział, tak zrobił? Trochę podmuchał. Hania, to chyba ja powinienem te gumacze założyć. Nie. I wejść do wody, a nie ty. Przecież ty się z nich cała schowasz. No to ubieraj, zobaczymy, jak ty będziesz w nich wyglądać. Pokaż się, odwróć się tutaj do mnie. Idź do wody. A gdzie masz swój wykrywacz? Gdzie masz ten? Wyglądasz jak... Krzysztof. Pingwin. Do wody teraz. Do wody. Dawaj, dawaj. Jak na... Boczkiem, boczkiem. Boczkiem, boczkiem i do wody. Idziemy dalej. Ściąganie. No ściągasz, ściągasz to. W międzyczasie na grilla wpadła karkóweczka. Co lepiej lubisz, kaszankę czy karkówkę? Karkówkę. Kaszankę. Hania, to ja co lepiej lubisz, kaszankę czy karkówkę? Co zjesz? Karkówkę. Nie. Kaszankę. Kaszankę? To tak jak ja, Ewelina, karkówkę. To mamy po kaszance i po karkówce. Jak? Kaszanka smaczna. Także możemy już sobie nakładać. Nie wiem, a karkówka, zobacz, też już jest przypieczona. Nie, jest, ja to lubię taką jeszcze ładnie. Jeszcze spieczoną. Ale zobacz, ta jedna strona już jest ładna. Hania, chcesz kaszankę? Hania! Chcesz kaszankę? Jak królowa na tym fotelu wyglądasz, która je kawior. Widzisz, to jak kupa wygląda. Gdzie kupa? To ja wygląda jak kupa, Hania. Kupa. Hanka. Też to kaszanka z Biedry. Smaczna? Strzelasz. Obronione. Nie. Teraz ty bronisz. Zaprawa przed wejściem do wody na poszukiwania. Musisz rozgrzewkę robić. Robię. No to dajesz, dajesz. Ale ładnie się tam przypiekło już, nie? A! Co? A? Gorące. Uciekaj, poczekaj, już tylko odwrócę. Weź, normalnie jesteś mistrz kuchni. Chodź. Gesslerowa. Nasza Gesslerowa Ewelinka. Ty sobie zrobiłaś takiego a la McDonalda plażowego. Jak zawsze, tylko jeszcze ketchup muszę dać. A gdzie surówki? Bez surówki, dzisiaj mięcho. Czyli wersja podstawowa. Tak. Uboga. Najlepsza. Ci za skroniec nie pozwolił nałapać takich właśnie okoni, a tutaj koledzy sobie, wiesz, na łowisku łapią. Woda natleniona, okonie lubią. Hania, buziaka dawaj, chodź, chodź. Ja coś znalazłem, zobacz. Zobacz, to wykrywa, coś wykrył. Chcesz coś zobaczyć? No nie bój się, chodź zobaczysz. No chodź, nie bój się. Chodź coś zobaczysz. Chodź. O matko.
Widzisz, ty wędki nie potrzebujesz, no, ale... Ale zdechła, zobacz. O, widna. No, niestety. Tak, mogę ją? Możesz. Co masz? Co to masz? Rybkę! Skarbie, co znalazłeś? Żałuj, że dzisiaj nie wzięłaś wykrywacza. Na początek dwujasia. No i tam kilka kapsli. Także... Mogę ci potrzymać. A masz. Ja szukam dalej. Okej, ja trzymam kciuki. Czego ty psikasz? Diable ty jeden. Telefon ma. Spokój, już nie wolno na twarz. I kamerę oblewasz. Nie wolno. Hania! Nie. Zrób mi zdjęcie pamiątkowe. I jest złotóweczka. Na szczęście. Tak pewnie sobie teraz patrzycie na mnie. Siedzi debil w wodzie po szyję i mu się japa cieszy. No cieszy mi się, cieszy, ponieważ... Swój zestaw do poszukiwań wzbogaciłem o specjalne słuchawki wodne, tak zwane słuchawki kostne, które pozwalają mi pracować praktycznie w każdych warunkach. Mogę wchodzić w wodę po szyję, no i oczywiście poszukiwać tego, co jest w wodzie. Lada chwilę też uzbroimy Ewelinkę w taki zestaw. Musi też przełamać pewne bariery ręku, chodzenia głęboko w wodzie. No i nauczyć się też pracy detektorem w większych głębokościach. Tak mniej więcej po szyję, jak ja teraz stoję. Dzisiaj nie udało ci się pobrodzić ze mną w wodzie, co? Jakoś tak dzisiaj nie miałam ochoty. Jeszcze paraliż mnie trzymał wczoraj przez tego zaskrońca. Ale jestem zadowolona, jak wy jesteście zadowoleni. Ja tam jestem szczęśliwy. Za wiele nie znalazłem, ale pobrodziłem w wodzie, powykupiałem się z Hanią i dzień i wieczór zaliczony. To jest dla mnie najważniejsze. Kochani, w związku z dużym zainteresowaniem naszym projektem Rodzinka Detektorystów.pl postanowiłam utworzyć z Krzysiem grupę facebookową, na którą oczywiście serdecznie Was zapraszam. Na tej grupie będziemy na bieżąco wstawiać zdjęcia, filmiki z naszych wyjazdów oraz tego, co robimy na co dzień. Na tej grupie będą też filmiki i zdjęcia, których nie umieszczamy w naszych filmach. To będą takie zdjęcia i filmiki pozakulisowe. Zaglądajcie na naszą grupę, na pewno warto. Zobaczycie ciekawy materiał. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego, co robimy, umieścić w filmikach. Stąd pomysł na tą właśnie grupę facebookową. Zapraszamy. Chcieliśmy się również pożegnać i zaprosić do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.